Gorzowscy policjanci zatrzymali 37-letniego mężczyznę, który miał w domu znaczne ilości narkotyków. Do zdarzenia doszło w ostatnią środę. Funkcjonariusze weszli do mieszkania gorzowianina, kiedy ten pakował niedozwolone substancje. Cały towar, który posiadał w domu, został zabezpieczony. Okazało się również, że mężczyzna ma na swoim koncie kradzież roweru. Rower również został zabezpieczony i odzyskany. Były to znaczne ilości tych substancji i w tej chwili trwa postępowanie i będą ustalane okoliczności związane w jaki sposób przed ich posiadanie. W toku wykonywanych czynności ustaliliśmy, że mężczyzna ten również wcześniej miał związek z tego typu przestępczością. 37-latek został już przesłuchany i usłyszał zarzuty. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii za tego typu przestępstwo przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.